się w tej chwili w to, co było i w przyszłość i myślę, że kolejne kilkadziesiąt lat myślę, że ten budynek będzie w tej formie tutaj stał. Ale ta cała przebudowa została przeprowadzona z ogromnym szacunkiem do tego, co było tu wielką wartością i co służyło przez dziesiątki lat miłośnikom kosmosu, odkrywcom. Tak, zadbaliśmy o to, żeby stara aparatura trafiła w najbardziej eksponowane miejsce na naszej nowej wystawie, w samym centrum części poświęconej, ekspozycji poświęconej astronomii, jest specjalnie przygotowane miejsce. Nawet trzeba było przewidzieć dół, bo aparatura przy pozycji stojącej pionowo miała 6 metrów wysokości, a tam jest tylko 4. Trzeba było trochę poprawić projekt, ale wygląda to naprawdę niesamowicie. Na samym środku tej współczesnej wystawy mamy naszego staruszka. Aparaturę, która 63 lata działała praktycznie bez przerwy i w momencie, gdyśmy ją rozbierali w lipcu 4 lata temu, to mieliśmy już pewność, że jest to ostatnia tego typu aparatura na świecie, która jeszcze świeciła i jeszcze się kręciła. Drodzy Państwo, mogą Państwo zadawać pytania nam, a także oczywiście naszym gościom, przede wszystkim naszym gościom, na profilu facebookowym, gdzie odbywa się transmisja dzisiejszej sceny premier naukowych. Można zadawać pytania, mamy podgląd, także możemy także te pytania przekazać naszym gościom. Drogi Jacku, powiedzmy, jaki to jest skok jakościowo, skoro wspomniałeś o projektorze. Klasyczny CAI, z którego możemy oglądać teraz muzeum, chociaż on już wkrótce będzie w pełni sprawny, będzie mógł operować, wyświetlać gwiazdy, choć w ograniczonym zakresie. Był w stanie ile pokazać gwiazd? No tyle, ile widać gołym okiem. To było główne założenie aparatury CAIS-a. Wszystkie rzutniki pozwalały wyświetlić obrazy tych obiektów, które widać gołym okiem na niebie. A zatem 5 planet bez Urana, Neptuna, wtedy jeszcze Plutona, gwiazdy do wielkości około 6 magnitudo, więc te, które widać gołym okiem, bez użycia jakichkolwiek przyrządów na niebie. No i jest tego w takim razie 8800. Po prostu do 6 magnitudo mamy taką listę i tego nie przeskoczymy. A ile jest w stanie pokazać rzutnik Goto, który w tej chwili jest w sali, wielokrotnie mniejszy i lżejszy? Japońska firma Goto w tej wersji, Hirona 3, potrafi wyświetlić, i tutaj szacunek naprawdę, 100 milionów gwiazd. Otóż zrobiono sztuczkę, która nie jest zrobiona powszechnie w tego typu zastosowaniach planetaryjnych, mianowicie droga mleczna to są punkty. Nie rozmazana plamka jasna na niebie, tylko wyświetlana jest punktami zagęszczonymi odpowiednio do jasności fotometrycznej drogi mlecznej. 100 milionów to co prawda kiepskie przybliżenie 250 miliardów, ale wystarcza. A seans, wrażenie robi niesamowite. Seans rozpoczyna się pod ziemią. Chciałabym to zdradzić, bo to jest naprawdę ciekawe dla młodych ludzi, którzy tu przyjdą. Ciekawe jest wszystko, tylko że dziwi mnie na przykład to, że praktycznie nikt nie zapytał, skąd tytuł miriady parseków. Wielokrotnie pojawiały się te pytania. Nie tam, kiedy szczałkowałem. Widziałem kilka dni temu rodzinę, która szła z biletami i zapytała mnie o drogę, którędy na te Perseidy. Aha. Miriady, drodzy Państwo, wyjaśnijmy, to jest zapomniany grecki liczebnik oznaczający 10 tysięcy i taki jest tytuł tego seansu, który właściwie zadebiutował wraz z otwarciem Planetarium Śląskiego Parku Nauki. Miriady parseków kosmicznej podróży. Panie profesorze, budowa tego parku nauki to jest jedna rzecz, ale on również prezentuje zupełnie nową filozofię popularyzacji nauki. Mm-hmm.
Trzeba przyznać, że najnowsze technologie tutaj są, co mnie bardzo cieszy. I to łączone, czyli można powiedzieć, że nawet hybrydowo są robione. Przypomnę chociażby kapsuły, które tutaj są połączone z VR-em, czyli z technologią, w której nakłada się hełm i możemy oglądać świat przestrzenny. Więc to jest połączone z obiektami, które się dodatkowo poruszają. Więc tutaj mamy taką metodę hybrydową. Mnóstwo stanowisk, które korzystają z technologii i nie boję się powiedzieć, że jestem przekonany, że to jest najbardziej nowoczesne w tej chwili planetarium dzięki temu nie tylko w Polsce, na świecie. I tego jestem święcie przekonany, że ludzie z innych ośrodków podobnych będą tu przyjeżdżali i będą podglądali, co można zobaczyć, co można u siebie polepszyć. Ale to jest kwestia, myślę, że godzin przesiedzianych przez między innymi radę konsultacyjną i nieraz kłócenie się, co ma być, jak to ma wyglądać. Te rady przebiegały zwykle bardzo burzliwie. Tak. Parę razy byłem tylko świadkiem, ale tam naprawdę były poważne i czasami idące wręcz na noże dyskusje jak najbardziej merytoryczne. Tak. Powinno być, a co tak. Można pominąć trzeba w tym przyznać, wszechświecie. Trzeba przyznać, że radę konsultacyjną tworzyli naukowcy z różnych ośrodków badawczych i przede wszystkim naukowcy z różnych uczelni. Z całej Polski. Byli tu ludzie z Wrocławia, i z Krakowa, ze Śląska tutaj. Sejsmolodzy, fizycy, astronomowie, więc patrząc na przekrój tych osób, był naprawdę duży. Co więcej, to byli ludzie, którzy również bardzo często gdzieś u siebie na uczelniach czy w swoich ośrodkach popularyzowali naukę. W związku z czym oni już mieli swoje doświadczenie, wiedzieli jak, co robić, żeby to młodzież, tych ludzi przyciągnąć. W związku z czym na takich radach rzeczywiście od czasu do czasu wiekowo też różnie było, od osób powiedzmy w granicach 30 lat po osoby znacznie starsze. No i teraz ścieraliśmy się rzeczywiście bardzo mocno, każdy wyrażał to, ja bym to tak zrobił. Nie, tak nie można, a gdzie jest ta gwiazda? No nie można w ten sposób pokazać. I bardzo często dochodziło rzeczywiście do różnych, na szczęście, sytuacji, które miały swoją konkluzję pozytywną, bo zawsze szło znaleźć rozwiązanie, które było rozwiązaniem, które w tej chwili prezentujemy tutaj, bo to zawsze dochodziło do tego, że każdy starał się coś pokazać, powiedzieć, co będzie najlepsze, tak? Żeby to... No każdy powiedzmy z tych osób w Radzie Konsultacyjnej starał się tak zrobić, żeby zostawić po sobie takie ziarenko tutaj, bo myślę, że każdy z nas zostawił takie ziarenko i my się bardzo cieszymy, bo w przyszłości czy nasze dzieci, wnukowie będą tu przyjeżdżali i zawsze ten dziadek będzie mógł powiedzieć, a wiesz, że kiedyś dziadek brał udział w Radzie Konsultacyjnej. Dziadek się uparł. Dziadek się uparł. I dlatego mamy te platformy trzęsowe. I mamy takie urządzenie maleńkie tutaj. Pan je przywiózł z Politechniki. Ja to chciałem pokazać, bo w momencie, kiedy zaczęliśmy rozmawiać przykładowo o sejsmologii, to zaczęliśmy rozmawiać, w jaki sposób pokazać na przykład fale sejsmologiczne. I tutaj jak przyjdziecie Państwo, to zobaczycie, mamy stanowiska, które pokazują przykładową falę Rayleigha. Ja przyjechałem na uczelnię, zacząłem rozmawiać ze swoimi studentami i postanowiliśmy zrobić to na swój sposób. I zaprojektowaliśmy taki mechanizm. Niestety nie mamy tutaj prądu, w związku z czym nie pokażę, jak to wszystko działa. Ale zaprojektowaliśmy to urządzenie, no i co więcej, wydrukowaliśmy brakujące elementy, dobraliśmy kilka zasilaczy, no i to wszystko działa. Fala Rayleigha. No jesteśmy w stanie ją pokazać na tym stanowisku. Ja takich stanowisk mam całkiem sporo, bo ze studentami w pewnym momencie zaczęliśmy projektować różne stanowiska, lepsze, gorsze. Tu przywiozłem jedno, które było mniejsze, żeby łatwiej się było przywieźć. Mam jeszcze większe te stanowiska. Natomiast tutaj koncepcja stanowiska, które zostało wybrane przez wykonawcę, jest jeszcze inaczej zrobione, co mnie cieszy.
ale to pozwoliło na to, że nasi studenci po pierwsze musieli zapoznać się z tym, Politechnika Śląska, więc studenci na Wydziale Mechanicznym musieli zapoznać się z tym, z czym są fale sejsmologiczne, tak? To nie jest przedmiot, który jest normalny, więc pierwsza rzecz, nauczyć się trochę o sejsmologii. Druga rzecz, zobaczyć, co to są za ruchy tych fal i jak je teraz pokazać. No i teraz pomyśleć, jak zrobić mechanizm, który będzie odzwierciedlał, pokazywał to, co jest clue takiej fali. No i udało się to zrobić. W związku z czym przez problem, przez zabawę, przez projekt, druk 3D zaczynamy projektować i zaczynamy wytwarzać takie elementy, z czego się bardzo cieszę, bo to jest coś, co myślę, że będzie naszą młodzież przede wszystkim gnało do przodu i powodowało, że będą powstawały kolejne rzeczy, może niekoniecznie pokazujące fale. Ale takim przykładem jest pierwszy motocykl elektryczny, który powstał na Politechnice Śląskiej, między innymi przy moim wydziale. To są właśnie pomysły, które się rodzą i które kiełkują. I teraz mamy ten czas, kiedy możemy to wykorzystać. Tą całą wiedzę, która jest, pochodzi z różnych przedmiotów. Inżynieria materiałowa, mechanika, wytrzymałość materiału, ale za chwilę musimy coś wiedzieć o elektryczności, za chwilę o innych rzeczach. Budujemy rzeczy, które zaczynają innym się podobać. Co więcej, to działa. Co więcej, w pewnym momencie myślę, że będzie można komercjalizować te pomysły. Przejdę do pytań od naszych widzów. To chyba pytanie do Twojego ogródka, drogi Jacku. Pytanie do doktora Czekańskiego. Czy to prawda, że w Planetarium Śląskim można oglądać gwiazdy przez lornetkę i jak to możliwe? Oczywiście, że można. Szczególnie w tym okresie, kiedy pracowaliśmy nad dokumentacją naszego nowego dziecka, kiedy to się rodziło, to nasza aktywność nie spadła do zera. Po pierwsze, mieliśmy małe, dmuchane, nadal mamy małe, dmuchane planetarium, mobilne, z pięknym rzutnikiem, który co prawda nie był najwyższej rozdzielczości, ale była to niejako taka autentyczna, skuteczna proteza tej działalności, którą prowadziliśmy. No a przy różnych okazjach, gdy pojawiały się imprezy tutaj w parku, no zabieraliśmy swoje lunetki i pokazywaliśmy, no, z konieczności w dzień słońce. Noce Perseidów odbywały się niezależnie od tego, co działo się tutaj w planetarium. Z reguły. Ale tak. Myślę, że pytanie dotyczyło, drogi Jacku, sali planetarium. W czym rzecz? Mianowicie aparatura GOTO ma, skoro wyświetla 100 milionów punktów, to ma nie byle jaką rozdzielczość swoich rzutników. I jeżeli nie wierzycie mi Państwo, że ta droga mleczna nie jest plamą na niebie, można wziąć sobie lornetkę, no niedużą, z prostego powodu, by przy powiększeniach większych niż 7 razy, czyli taka typowa wojskowa lornetka sprzed I wojny światowej, produkowana do dzisiaj w tym samym standardzie, 7 razy to jest największe powiększenie, które nie uwidacznia nam drgań rąk. I można spokojnie śledzić przeciwnika lub gwiazdy. Mówiąc krótko, Jacku, można oglądać gwiazdy można przez lornetkę i zobaczymy, że są to, w przypadku aparatury analogowej, są to świecące punkty. Co więcej, jeżeli wezmą Państwo lornetkę do Planetarium Śląskiego, zresztą mamy w planach takie seansy właśnie nieba przez lornetkę w planetarium, można zobaczyć obiekty, na przykład mgławicowe, obiekty głębokiego nieba, które nie są widoczne gołym okiem, a w sali planetarium można je zobaczyć przez lornetkę. Jeśli pozwolisz, Ewa, jeszcze tylko jedno pytanie od naszych widzów. Już Cię dopuszczam do pytań, ale myślę, że pytanie jest ważne. Śląski Festiwal Nauki, Planetarium Śląskie, ruszyły prace nad sieciowym Centrum Nauki w Katowicach. Czy Śląsk staje się centrum popularyzacji? Dlaczego nie? Mamy w tej chwili świetne Muzeum Kopernika w Warszawie.
W związku z czym pytanie, czy to ma być odpowiedzią na to, co jest w Koperniku? Moim zdaniem nie. To jest w pewnym sensie uzupełnieniem. Zupełnie inna przygoda czeka młodzież, starszych, którzy pojadą do Kopernika. Zupełnie inna tutaj. To są rzeczy, które się uzupełniają. Warto pojechać i tu, i tam. Myślę, że zaczyna się okres wakacyjny. Będziemy mieli trochę więcej czasu, więc wyjazd do Warszawy dobrze nam wszystkim zrobi. A później, a może wcześniej, przyjedziemy tutaj do planetarium i uzupełnimy sobie tą wiedzę o zupełnie inne doświadczenia. I myślę, że to jest ważne. Czy będziemy centrum? Myślę, że tych punktów na mapie Polski, jeżeli mówimy o Polsce, jest kilka, gdzie dzieją się rzeczy fajne, ciekawe. Zawsze popularyzacja nauki uważam, że była dobrą formą zachęcania młodzież chociażby do budowania takich stanowisk, do tego, żeby wymyślali własne rzeczy i do tego, żeby szli drogą wynalazcy. Bo niektórzy, powiem szczerze, że znajdują u siebie na pierwszym roku studiów, na drugim roku studiów taką żyłkę wynalazcy, żyłkę projektanta, konstruktora. I właśnie ci młodzi ludzie zaczynają projektować świetne rzeczy. I to są rzeczy, które jeżdżą, pływają, latają. To jest coś fantastycznego. Czasami ci młodzi ludzie zawstydzają nas, swoich nauczycieli. Bo nam się wydaje, że zrobilibyśmy to tak. Ci młodzi ludzie czasami idą na przekór, budują fantastyczne rzeczy. Proszę wiedzieć, że Politechnika Śląska bardzo mocno pokazuje się na różnych imprezach. W związku z czym jesteśmy praktycznie wszędzie. Pokazujemy rzeczy, które nasi studenci budują i to są rzeczy, których nie tyle się nie mamy co wstydzić, ale jesteśmy dumni z tego, chociażby motocykla elektrycznego. Fantastyczna rzecz. Jak go widzę, zawsze mam ochotę wsiąść na niego i gdzieś spróbować, gdzieś daleko pojechać. Ja mam taką przygodę z moim studentem. Z kolei zaprojektowaliśmy i wydrukowaliśmy rower na drukarkach 3D, który w 2017 roku otrzymał Focusa, nagrodę gazety Focus. W związku z czym to się wszystko dzieje. Bardzo się cieszę z tego, że ci młodzi ludzie, zarówno po studiach, jak i w szkołach średnich, startują w różnego rodzaju konkursach i zdobywają nagrody. To mnie bardzo cieszy i bardzo, bardzo fajnie, jak się potem widzi chłopaka, który skończył studia 5 lat temu, 10 lat temu i kiedy nie poznajecie... Jest gwiazdą nauki, tak, nagle okazuje się. Nie poznajecie go i taki chłopak, miałem sytuację 2 tygodnie temu, podszedł do mnie i mówi: dzień dobry panie profesorze, mieliśmy razem mechanikę, bo przy okazji mechaniki uczę, mieliśmy razem mechanikę, chciałem podziękować. Pytam się za co, bo mnie pan nauczył mechaniki. Zdałem mu ponad na 5. terminie, ale mi pan nauczył mechaniki. No właśnie, to jest fajne. Powstają fantastyczne rzeczy na Śląsku. Nie wszyscy wiedzą, że są firmy, które na przykład współpracują z Ferrari, produkują jakieś drobne elementy i to jest coś bardzo ważnego. Cieszę się, że pan wspomniał o licealistach. My chodziliśmy do tego samego liceum z Jarkiem, do Konopnickiej, katowickie znakomite liceum i już wtedy pracownie fizyki, chemii były bardzo dobrze wyposażone. Mnóstwo tam się ciekawych rzeczy, takich podobnych urządzeń znajdowało. No i teraz pytanie właśnie o coś więcej niż gwiazdy. Nie wiem, czy może być coś więcej niż gwiazdy, ale myślę, że wielu z Państwa będzie zaskoczonych tym, co za tymi drzwiami, za drzwiami planetarium się znajduje, bo to są nie tylko pokazy planet, to jest nie tylko wiedza o planetach, o gwiazdach, ale to jest również wiedza o geologii, sejsmografii, prawda? Tam naprawdę można doświadczać świata, pokój, w którym przeżyjemy trzęsienie Ziemi. No to mnie zupełnie zatkało. I dodam, tego typu rzeczy są w bardzo różnych parkach nauki, tyle że nie dorównują temu, co u nas Państwo zobaczycie. Nasza platforma ma swobodę ruchu we wszystkich 3 kierunkach. Na dodatek odtwarza drgania zapisane sejsmografem. Mówimy o tym pokoju. Ten pokoik urządzony w stylu lat 50. Odczuć tam. No, ten telewizor to nie jest 58 rok, to jest trochę później, to są lata 60. Tak naprawdę. Ale czarno-białe. Doktor Czekański, czarno-białe. Dobrze, ale w czym rzecz? Odtwarzamy autentyczny wstrząs górniczy 800 metrów od miejsca odszybu kopalnianego, zarejestrowany przez nasze sejsmografy. Więc odczujemy, poczujemy się tak, jak
kiedyś tam, za dawnych lat, mieszkańcy Bytomia mieli na co, nie tylko Bytomia. Podobno ten wstrząs robi największe wrażenie, nie ten alaskański, tylko właśnie nasz tutaj, śląski. No, sprawa jest dość prosta. Fizyki się nie da oszukać. Jesteśmy 800 metrów od źródła słabego wstrząsu, a Alaska to trochę daleko. A tak przy okazji chcieliśmy pozdrowić mieszkańców Bytomia. Bo tak, tak o Bytomiu tak. Rozmawialiśmy. Chociaż ja myślę, że mając te swoje lata, ponieważ ja jestem z Bytomia, nie ukrywam, że przepiękne miasto. I ja to zawsze czułem, więc nie ukrywam, że wchodząc do tego pokoju, my, którzy znamy te wstrząsy, może dla nas nie robi to wrażenia aż takiego, jak na osobach, które przyjadą z Warszawy, z Lublina, z Poznania. No to się często dzieje, działo, prawda, że coś się stało, my na to nie zwracamy uwagi, a oni mówią, co się dzieje. Tak, ale dla nas to był spokój, a jeszcze ktoś jak mieszkał na wysokim piętrze, to ten budynek jak zawiało, co się dzieje, no nic, coś pospadało z mebli, trzeba poukładać i przechodziło się do porządku dziennego. Tak, no, tak to było u nas. Pamiętam reakcję kolegi w pierwszej klasie liceum. On przyjechał do nas na Śląsk z Tarnowa. Mieszkał na czwartym piętrze na tysiącleciu. Ale w momencie, jak usłyszał dzwoniące szklanki, chciał uciekać z domu. Był przerażony. Potem mu dopiero wytłumaczyliśmy, że chłopie, tam 3 razy dziennie to jest. Teraz już rzadziej, ale rzadziej, tak. Ale nadal niestety. Drodzy Państwo, ja myślę, że przed Radą Konsultacyjną stanęło jedno z trudniejszych zadań, a mianowicie takie, żeby wypośrodkować, żeby był to park nauki przekazujący pewną porcję wiedzy, inspirujący młodych ludzi, ale jednocześnie, żeby to nie zamieniło się w park rozrywki. Ciężkie zadanie, bo z jednej strony myślę, że młodzież edukujemy nie tylko przez to, że mogą obejrzeć, ale mamy tutaj mnóstwo stanowisk, które jednak działają hybrydowo, czyli z jednej strony coś pokazują, z drugiej strony te najnowsze technologie pozwalają na to, żeby coś zrobić. I przykładem takiego stanowiska, tu dzisiaj rozmawialiśmy z doktorem Czekańskim na ten temat, to jest stanowisko, gdzie przykładowo mamy różne obiekty i mamy różne wysokości. I teraz młody człowiek, czy też starszy człowiek, chcąc sprawdzić, czy wie, na jakiej wysokości dany obiekt by mógł się znaleźć, czy znajduje się. Przykładowo samolot pasażerski. Mamy różne wysokości. No i teraz bierzemy sobie ten samolot pasażerski i przekazujemy go na taką aktywną mapę na konkretną wysokość. Jeżeli zrobimy to dobrze, samolot przeleci nam na tą wysokość i zostanie. Znaczy, że zrobiliśmy dobrze. Ale jeżeli nie, to ten samolot nie leci. No, nie leci dlaczego? Bo wybraliśmy złą wysokość. I proszę zobaczyć, że w ten sposób, kilka razy popełniając błąd, ja w pewnym momencie będę miał w głowie, o, to wysokość ta i ta i na tej wysokości jest balon, na jakiej wysokości lata, powiedzmy, satelita, na jakiej wysokości samoloty pasażerskie, na jakiej wysokości samoloty wojskowe. To jest świetna wiedza, ale przez zabawę. Są te stanowiska, które są typowymi stanowiskami, gdzie można coś zobaczyć. Są stanowiska, to co zapytałeś, Jarku, było fajne, bo tu jest zarówno sejsmologia, mamy klimatologię, bo mamy tutaj stanowiska, które jednak uczą, co to znaczy ciepło i na przykład suche powietrze, albo ciepło i wilgotne powietrze. Powiedzmy, co to znaczy stanowisko, które uczy tego, bo Państwo sobie tego nie potrafią wyobrazić. Ja tam dzisiaj byłam i to jest naprawdę zupełnie niesamowite wrażenie. Fachowo to się nazywa pokoje klimatyczne. Tak, tak. Pokoje klimatyczne mają to do siebie i ja uważam, że są fantastyczne, bo zrozumienie, jak ludzie mogą żyć przy tej samej temperaturze na pustyni, a z drugiej strony Ameryka Południowa i ci ludzie żyją jakby w tej samej temperaturze. Załóżmy, że jest 35 stopni, 40 stopni i oni tam żyją. Ciągle mają to słońce, ale dwa różne warunki życia. W jednym słońce, gdzie nie ma wilgoci, mówimy o pustyni, wchodzimy do takiego pokoju i oddychamy tym suchym powietrzem, jest 35 stopni. No i teraz oddychamy tym suchym powietrzem. Za chwilę wychodzimy, po chwili wchodzimy do pokoju, gdzie mamy dalej 35 stopni, ale wilgotność bardzo wysoka.
70 stopni na przykład, 70%. No i teraz pytanie... 95. 95, przepraszam. 95, tak. 70 co to jest? 95. No i teraz pomyślmy sobie, jak tu się zaczyna oddychać. I teraz zaczynamy sobie zdawać sprawę, jak ludziom się żyje w takich warunkach i w takich. I zaczynamy rozumieć, dlaczego przykładowo na południu Włoch, czy też w Hiszpanii, bardzo często mówią o siestach. Dlaczego w tych godzinach, gdzie jest to duże słońce? Teraz już wiemy dlaczego. A to trzeba przyjechać tutaj świat do planetarium. Świat jest logiczny, świat jest logiczny. Czasem trzeba podpowiedzieć, dlaczego tak jest. Ja chciałem jeszcze zapytać doktora Jacka Czakańskiego. No, zajmujesz się dydaktyką od bardzo wielu lat, od kilku dekad. Czy uważasz, że to jest strona, w którą pójdzie popularyzacja nauki? Właśnie poprzez doświadczanie, poprzez inspirowanie. Czy nie jest trochę tak, dorzucę jeszcze drugie pytanie od razu, że nowoczesne centra nauki wyprzedzają o lata świetlne, użyję tej jednostki, skoro mamy ten budynek za plecami, szkołę. No, dzisiejsza szkoła to jest miejsce, gdzie eksperymenty robi się niechętnie. Dziedzina chemii bez pokazów eksperymentalnych wydaje się w ogóle nierealna. Ale taka jest. Sorry. Tak to wygląda. Dzisiaj nauczyciel chemii ma co prawda na zapleczu odczynniki, ale musi się rozliczać co do miligrama z pobranych odczynników, a czasy, w których stężony kwas siarkowy stał się niebezpiecznym towarem, nie do nabycia przez prywatnego posiadacza, jest, no wiadomo do czego służy. Prekursor narkotyków trzeciego stopnia. Tak niestety jest, więc stąd znalazł się na indeksie. We wszystkich szkołach, w których się uczyłem, laboratoria były wyposażone aż nadto dobrze. No, starożytni już mówili kiedyś, verba docent, exempla trahunt. Słowa uczą, przykłady pociągają. A jeszcze lepiej, jeżeli człowiek, który usłyszał, zobaczył obrazek, może jeszcze czegoś dotknąć i sam sprawdzić, jak to działa. No w naszym parku staraliśmy się, oczywiście zrobiliśmy wywiad i to dość bogaty. Nie tylko polskie parki nauki zostały przez nas spenetrowane. Wszędzie oczywiście patrzyliśmy na błędy. Ale jeździliście też, podróżowaliście. Tak. Przede wszystkim do tych planetariów, które uległy modernizacji. W Ostrawie, w Pradze czeskiej. No i powiedzieliśmy na samym początku, nie będziemy kopiować nikogo. To, co będzie u nas, ma być pomysłem oryginalnym, ale takim, że zobaczymy, dotkniemy, powąchamy wręcz, odczujemy. I to jest, zresztą takie jest hasło kilku stanowisk u nas. No na przykład odczuj pogodę, to są te nasze pokoje klimatyczne. Mróz też możemy odczuwać, tak? Tak. To jest znowu rzecz, której już nie wszyscy mogą doświadczyć teraz. Zimy są coraz lżejsze, więc mrozu 30-stopniowego nie zobaczymy. Tu nie ma tak źle. Jest zazwyczaj, chodziło nam o to, żeby nasi zwiedzający czasami nie zaniemogli z powodu wizyty u nas. Krioterapia to się zdaje się nazywa, może to komuś więc, pomogłoby. No jest ograniczona wizyta w tych pokojach tam do 3 minut i wszystko jest tłumaczone przez oprowadzającego grupę. Z pokoju z jednym gorącym do drugiego gorącego można sobie przejść, ale nie do zimnego bezpośrednio, trzeba wyjść i obejść cały budynek, wracając nieco do normy. No, powietrze wilgotne, chłodne. Radzę sprawdzić, co to jest. Wychodzimy stamtąd, mając
zimną odzież. Nie z tego suchego, z tego powiedzmy ojmiakonu, jak sobie ojmiakon wiosną, tak minus 30, ale wilgotność praktycznie 0%. Efekt jest taki, że nie odczuwamy tego chłodu. Natomiast wystarczy przejść do tego drugiego i wychodzimy z mokrą, schłodzoną, wręcz zamarzniętą odzieżą. Ewa, kolejne pytanie, które chyba będzie bliskie Tobie. Bardzo proszę. Czy jest szansa na podobne prezentowanie w podobnie atrakcyjny sposób nauk innych niż ścisłe, co z humanistyką i naukami społecznymi? Bo myślę, że chyba gdzieś tutaj iskierka jakiejś zazdrości w Twojej głowie się zapaliła, kiedy oglądałaś, jak prezentowana jest sejsmologia, meteorologia czy astronomia. Pomyślałam od razu o Atelier Lumière w Paryżu, gdzie są prezentowane obrazy mistrzów w taki sposób, że one ogarniają całą przestrzeń, są wyświetlane w postaci takich wielkich przeźroczy i to jest fantastyczne. Najpierw oglądamy oryginały, a później jest takie show zrobione i tam wśród planet, których można prawie dotknąć, czułam się podobnie. To jest takie wrażenie bardzo zmysłowe. Mhm. Czy to nie jest tak, panie profesorze, że generalnie emocje towarzyszą już wszystkiemu, co robimy? One weszły w nasze życie. Newsy powinny być emocjonujące, powinny nas angażować emocjonalnie. I czy to nie jest kierunek, w którym pójdzie popularyzacja nauki? Nie będzie to już pokazanie, opowiedzenie, tylko właśnie wywołanie jakiejś reakcji emocjonalnej. No tutaj bardzo ciekawe pytanie, bo... Boimy się tego. No myślę, że pytanie, jakie będą reakcje... No, wielokrotnie zastanawialiśmy się, jakie będą reakcje w tych kapsułach przykładowo, tak? W symulatorach lotu. Proszę zwrócić uwagę, że z jednej strony kapsuła się rusza, wsiadamy do niej, ona jest zamknięta, rusza się. Z drugiej strony jeszcze zakładamy HM VR, wirtualna rzeczywistość. No i teraz pytanie, czy błędnik, nawet u nas starszych, a co u dzieci, czy ten błędnik nie będzie szalał, czy za chwilę te kabiny nie będą nosa do czyszczenia na przykład, tak? Bo może się tak zdarzyć. Nie było nie? Ani przypadku. No i to i producenci jest... się zarzekali, że nie. I mamy odpowiedź, że póki co nie i miejmy nadzieję, że tak będzie. Czyli te prędkości i technologia, która została tam użyta, została użyta poprawnie. Ale tam są emocje. Tam jest coś, co czujemy. Tak samo czujemy w tych pokojach klimatycznych, czujemy w tym pokoju, gdzie mamy trzęsienie ziemi, tych stanowisk, gdzie odczuwamy coś jest dużo. I te bodźce zewnętrzne, które dostarczamy, to są kolejne dla mnie stopnie swobody, które uwalniają, pozwalają może też zapamiętać lepiej. Moja mama zawsze mi mówiła, że ja się nigdy niczego nie nauczę, bo ja zawsze, jak się uczyłem do kolokwium czy do egzaminu, zawsze miałem włączony dosyć głośno telewizor, a jak nie to radio, ale dosyć głośno. I zawsze mama mówiła, że ty się w życiu nie nauczysz, przecież ty w życiu nie zdasz żadnego egzaminu. Ale to była moja metoda na naukę. Ja potrzebowałem dodatkowego bodźca. Te bodźce są tutaj i te bodźce my też wprowadzamy na uczelniach. Tutaj pan doktor wspomniał o szkołach średnich. Ja myślę, że mamy tą przyjemność, że możemy troszeczkę porozmawiać o uczelniach wyższych. Na tych uczelniach wyższych tego problemu myślę, że nie mamy, jeżeli chodzi o laboratoria, jeżeli chodzi o możliwość wykorzystania. Wyobraźcie sobie Państwo, że w tej chwili studenci mogą nawet pożyczać karty dostępu do laboratoriów, jeżeli chcą pracować popołudniami. Mają takie możliwości zrobione. Są pracownie, gdzie czekają drukarki, oni mogą drukować. Jeżeli coś wymyślą, niech drukują, niech pokażą to, co zrobili, tak? Niech do tego dołożą silniki, niech do tego dołożą całą mechatronikę, niech to się rusza, niech pokażą, co wymyślili. A nóż, eureka, będzie ogromny sukces, tak? Coś się stanie o 17:30 w pracowni. A odnośnie tego, co pani powiedziała, proszę sobie wyobrazić, ja myślę, że przyszłością obrazów będzie pokazywanie obrazów jako hologramów. I myślę, że prędzej czy później wpadnie ktoś na pomysł, że zrobią hologramy. To tak jak powiedzmy na niektórych koncertach pokazuje się jako hologramy nieżyjących już artystów. No to właśnie niesamowite show Abby ostatnio, te awatary zespołu. Ja myślę, że w ten sposób będą, ktoś w pewnym momencie wpadnie i zrobi awatary, jeżeli chodzi o sztukę.
Powiedzmy, ten film, który przyciągnął rzesze ludzi do kin, pokazujący obrazy Van Gogha. Van Gogha, zrobił swoje. Kolejnym krokiem będzie wrzucenie tego do wirtualnej rzeczywistości i to, że będziemy się mogli zanurzyć w świat Van Gogha i będziemy mogli przejść przez ten świat Van Gogha. I to będzie coś, co będzie dawało te nowe zmysły i będzie nam łechtało tymi nowymi zmysłami. Tutaj myślę, muszę tutaj się pomysł sprzeciwić. Muszę się sprzeciwić panu profesorowi, bo myślę, że oryginał to jest jednak coś zupełnie innego. Nazwijmy to bardzo ciekawą interpretacją, to okay, co się dzieje w wirtualnej rzeczywistości, ale jest to nieuniknione, bo to kusi, prawda? Technika kusi. Mówimy o emocjach. Jeśli mogę, to chciałem się podzielić dwoma dość emocjonalnymi momentami związanymi z przebudową planetarium. Pierwszy to był taki naprawdę ostatni pokaz w tym planetarium. Byliśmy już tylko my jako pracownicy, też wtedy byłeś, Jacek, na tym pokazie. Były już rozebrane rzutniki do slajdów, był już tylko projektor gwiazd. Krzysztof Dwornik wyświetlił pokaz widok nieba w różnych krajach, klasyczny seans. Obejrzeliśmy go i pamiętam, wzruszam się, jak to mówię, ściągaliśmy ze ścian ciepłe jeszcze głośniki. Wiedzieliśmy, że one już nigdy w tej sali nie zagrają. I to był smutny moment, a jednocześnie wiedzieliśmy, że no, planetarium za kilka lat wznowi działalność. I drugi moment, o którym chyba ci, Jacku, nawet nie mówiłem. Otóż pierwszego dnia po otwarciu planetarium, kiedy była premiera wspomnianych miriad parseków kosmicznej podróży, po seansie przyszedł do nas starszy pan, który normalnie kupił bilet, bo nie zgłosił się do nas wcześniej, powiedział, że on był tutaj jednym z pierwszych lektorów w 1955 roku i mówił, jak wy teraz macie fajnie, wszystko możecie odtworzyć. Ja się musiałem na pamięć uczyć tych wszystkich seansów, no bo nie mogłem lampki zapalić, żeby cokolwiek czytać. No i mówi, to pokażcie, jaki jest ten pulpit. Bo ten pulpit nie jest tak spektakularny, jak stary pulpit sterowniczy, to jest klawiatura komputera. Zresztą bardzo piękny przedmiot, trzeba powiedzieć, jak Państwo będą w planetarium, prosimy się przyjrzeć temu, jest, bo to są niezwykle piękne. Jest muzealnej i mówi, ale widzę też tutaj znajomą rzecz. I to była strzałka. Strzałka, która była w zestawie z projektorem Zeissa, taki mini projektor pokazujący strzałkę, którą lektor wskazuje niebo i uparliśmy się, zresztą właściwie Rada się też uparła, żeby ta strzałka została. Mimo tego, że mamy ultra nowoczesny projektor, to strzałka z lat 50. Powinna być. I ona jest. I on zobaczył tę strzałkę i wzruszył się, mówiąc, o rany, dalej używacie tego samego urządzenia do strzałkowania. Tu jest takie połączenie tradycji i nowoczesności, bym powiedział. I to się udało tutaj zrobić. Myślę, że ci, którzy właśnie pamiętają planetarium z lat 50., może 60. bardziej, z tych początków planetarium i przyjdą teraz, to zobaczą właśnie mnóstwo elementów, które jeszcze są z tamtych czasów. W związku z czym śmiem tutaj postawić taką tezę, że to jest połączenie tradycji i nowoczesności i udało się to zrobić fantastycznie. Ja chciałam jeszcze powiedzieć o tych wabikach, które przyciągają często w takie przestrzenie. Tutaj jest kilka takich naprawdę urokliwych zupełnie sytuacji. Na przykład jest takie miejsce, gdzie można wpisać swoją datę urodzenia i natychmiast dowiadujemy się, jaka wtedy była pogoda. Niby nic, ale myślę, że każdy w jakimś, z jakimś ogromnym zaciekawieniem coś takiego śledzi, prawda? Pod pewnymi warunkami, że to się odbyło między rokiem 58, kiedy otwarliśmy naszą stację meteo, a obecną chwilą. Jak powstaje po prostu coś mamy takiego? Bo to jest scyfryzowaną ciekawe. Całą bibliotekę naszych archiwalnych pomiarów i wszystko to w tej chwili jest dostępne właśnie po wpisaniu daty. Także można się dowiedzieć, co się działo tu w naszej stacji. Natomiast ważne jest to, że te dane ze stacji klimatologicznej, które są zbierane 3 razy na dobę, dzień w dzień, niezależnie od tego, czy jest święto, czy stan wojenny przecież, też wtedy były zbierane. One były pracowicie przez te lata przepisywane. Każda informacja była przepisywana i wprowadzana do systemu, więc to są, drodzy Państwo, prawdziwe, oryginalne warunki pogodowe z tego miejsca przy Planetarium Śląskim. Spisywane ręcznie początkowo, a później coraz to nowe technologie się wkradały. Się ręcznie, w dalszym ciągu, w każdej porządnej, szanującej się stacji klimatologicznej dane są 3-krotnie w ciągu doby mierzone i zapisywane ręcznie ołówkiem z prostego powodu.
długopis po 50 latach czasami znika, barwnik, wyparowuje, utlenia się. Ołówek grafitowy zostaje. A nawet jeżeli coś nam się spopieli, nie daj Boże, to grafit na popiele da się odtworzyć dokładnie, każdy napis. I to jest, myślę, że piękne, bo ten wywiad powoduje, że znowu się czegoś uczymy, Szanowni Państwo. Całe życie to jest jedna wielka nauka. Już wiemy, dlaczego nie pisać długopisem. Jeżeli chcemy, żeby to przetrwało to 50 lat. No oczywiście niektórzy żartują, że to jest technologia kosmonautów radzieckich w porównaniu z astronautami. Ale ta historia jest nieprawdziwa z długopisami i ołówkami. Że Rosjanie używali ołówków, a Amerykanie pracowali tak zwanych ołówków kopiowych jeszcze na dodatek. Swoją drogą te długopisy świetnie się przydają na Ziemi. To też taka ciekawostka, bo sam używam długopisu opracowanego do pisania w stanie nieważkości. Najpierw znajomi się ze mnie śmieją, dlaczego używam takiego gadżetu, ale potem, kiedy muszę zapisać coś na ścianie, okazuje się, że taki długopis idealnie sprawdza się również na Ziemi. Tak jest. Po prostu przestaję pisać ten zwykły, już wielokrotnie to mi się zdarzało. Ja piszę piórem, ale rozumiem, że o piórze nie mamy żadnych informacji meteorologiczno-kosmicznych. Czy to jest, drodzy panowie, kierunek, w którym powinna pójść popularyzacja nauki? Oczywiście, że tak. Ja myślę, że to jest kolejne miejsce w tej chwili na mapie, fantastyczne miejsce na mapie, które trzeba zwiedzić. Natomiast mam nadzieję, że takich miejsc w kraju będzie jeszcze więcej. Wiedza, nauka przez zabawę, nauka przez dotyk, nauka przez wrażenia. Wszystko, co może pobudzić zmysły i pobudzić młodzież, ale nie tylko młodzież, te osoby starsze, to wszystko powoduje, że warto to wszystko robić. Mówię, nie jedna osoba przyjdzie tutaj i z łezką pokręci i powie, o kurczę, jak to się wszystko zmieniło przez te lata. Ale wiele osób przyjdzie i powie, dobra, tutaj byłem, pamiętam, tą ścianę pamiętam, dotknie ją i powie, o, tutaj pamiętam, jak byłem z moją pierwszą miłością, tak? Było to wtedy i wtedy, wtedy. A teraz przejdźmy, zobaczmy gwiazdy. To jest, te miejsca są potrzebne w naszym kraju i miejsca tego typu, o takim charakterze, czy o podobnym charakterze, krzewiące naukę, krzewiące doświadczenia przede wszystkim, bo masę osób uczy się przez doświadczenia. Czasami trzeba zobaczyć, jeżeli ktoś nie będzie nigdy się bawił klockami Lego, to pewnych rzeczy się nie nauczy. Te klocki Lego też powodują, że uczymy się. Uczymy się przez budowanie, uczymy się przez to, że oglądamy filmy na YouTubie. Coraz, proszę zwrócić uwagę, że coraz większą karierę robią blogerzy. Ci, co pokazują, jak naprawić, jak zbudować, jak coś zrobić. Ja mam przygodę z szkołą średnią, tutaj ze Śląska, z zakładami technicznymi, gdzie udało się zaprosić do współpracy młode osoby i w ten sposób powstała książka napisana wspólnie z chłopakami ze szkoły średniej, buduje swoją pierwszą drukarkę. Ona została wydana w 2018 roku, ale główne autorstwo to ludzie młodzi, więc tych młodych ludzi można zaprosić do współpracy. Trzeba po prostu znaleźć do nich po pierwsze język, po drugie trzeba znaleźć tą drogę dotarcia, pokazać im, co to może być. A potem z tymi ludźmi trzeba współpracować. I myślę, że zarówno Uniwersytet Śląski, jak i Politechnika Śląska robią to świetnie. Mamy koła naukowe na Wydziale Mechanicznym, Technologicznym, na którym pracuję. Mamy około 40 kół naukowych. One reprezentują bardzo różne rzeczy. Z jednej strony zajmują się młodzi ludzie odpadami, czyli co zrobić, żeby te odpady, które zalegają w tej chwili, żeby się ich pozbyć. Z drugiej strony konstruują, budują świetne rzeczy. W tej chwili kolejna wersja łazika na Marsa. Znowu studenci od nas będą startowali, czyli da się. I teraz młodzi ludzie, którzy przychodzą, dzisiaj mieliśmy spotkanie z młodymi ludźmi ze szkoły średniej, no i zapraszamy, mówimy, co można zrobić. I o dziwo, po takim spotkaniu, trzy osoby podeszły i pytają się, w którym momencie można się zapisać do koła naukowego, czy od początku, jak się zaczyna studiować, czy trzeba już być na jakimś wyższym poziomie.
Mówimy oczywiście od początku. A co by pan chciał zrobić? No, bo ja się interesuję tym. Zapraszamy. Serdecznie zapraszamy. Tutaj jest dla was miejsce. Jeżeli czegoś nie umiecie, musicie umieć wszystkiego. Nauczycie się tego. Jest to koła naukowe. Ta popularyzacja nauki, myślę, że bardzo mocno idzie właśnie przez koła naukowe. Ale myślę, że na wszelkich festiwalach pokazujemy, że potrafimy zbudować świetne rzeczy. Może jeszcze w Polsce nie potrafimy komercjalizować. To jest chyba największy minus, który w tej chwili jest, bo potrafimy różne rzeczy opracowywać, budować, ale wydaje mi się, że największa wada w Polsce to jest problem z komercjalizacją. Jak nadać bieg temu wynalazkowi na przykład, żeby no on mógł zacząć żyć, zarabiać? Tak, tak. To jest chyba największy problem i dylemat. Bo jeżeli to obejdziemy, to za chwilę przeskoczymy Amerykanów, bo przecież Amerykanie tych najzdolniejszych biorą do siebie i przepraszam, ale wysysają jak gąbki to, co jest najlepsze. A dlaczego nie ma zostać to u nas w kraju? Cieszmy się tym, że potrafimy coś zrobić. Ja za każdym razem, jak otwieram Facebooka, otwieram gazetę, stronę internetową i czytam o sukcesie kogoś z Polski, naprawdę się niezwykle cieszę, ponieważ to jest nasze. Znowu Polacy coś wymyślili. A ile rzeczy wymyśliliśmy na Zachodzie, chociażby Commodore C64, ile tych rzeczy, które świetnie się sprzedawało, było made in Poland. Ale nie było made in Poland, bo było sprzedawane pod zupełnie innymi nazwami. Wejdę w słowo, panie profesorze, ale myślę, że trzeba też odpowiedzieć na jedno pytanie, które często się pojawia. Dlaczego nie ma długich opisów eksponatów w Planetarium Śląskim i dlaczego odbywanie odbywa się tylko z przewodnikiem? To jest nasze doświadczenie właśnie wywiadowcze. Rzadko, ale zdarza się w innych parkach nauki, że stanowiska są... No, brakuje mi słowa. Tyle obarczone taką ilością tekstu, jeszcze w dwóch, trzech językach. Przegadane. Przegadane totalnie. No, u nas co najwyżej jest krótki komentarz na wielu stanowiskach poza tytułem, kawałek w brajlu, żeby mogło być to dostępne również dla niewidomych, szczególnie tam, gdzie pojawia się bardzo dużo dźwięku. Jest kilka takich stanowisk, gdzie w zasadzie dużo się słucha, a mniej ogląda. Także ten cel, który sobie postawiliśmy, żeby tutaj zaangażować nawet więcej niż jeden zmysł, co prawda no, jeden obraz wart jest tysiąca słów, to też cytat bardzo znany, ale zostało to, wydaje mi się, tak zrobione, że każdy znajdzie tutaj jakąś drogę dotarcia do odpowiedniego zjawiska, czy do odpowiedniej wiedzy. Skoro mówimy, Jacku, o emocjach, namacalny. O tym nie rozmawialiśmy przed programem, więc pytanie może być ryzykowne, ale chyba znam odpowiedź. Ponieważ w Planetarium, w Śląskim Parku Nauki pojawiło się więcej osób nowych, niż pracowało oryginalnie tutaj pracowników. Nowych jest mniej więcej dwa razy więcej niż oryginalnej ekipy. Przewodników. I stąd wizytówki z imionami. Stąd wizytówki z imionami. Bo już się mylimy. Nie wiem, czy moje doświadczenie, czy to, co powiem, potwierdzisz, ale ja widzę u nich to samo w oczach, co u starych pracowników Planetarium. Tę ciekawość świata, ten rodzaj pozytywnego obłędu. No nie ukrywam, że jako, że jesteśmy pod jednostką związaną ze szkolnictwem, to inaczej ci się nie ludzie da. Przyszli do nas nie po to, żeby zarobić duże pieniądze. Są to pasjonaci, autentyczni pasjonaci. Wasza koleżanka redakcyjna jest też jedną z osób, Beata Tomanek z Radia Katowice oprowadza grupy po wystawie. Prowadziła przez lata szkołę bardzo wieczorową w Radiu Katowice. A teraz
po pewnej przerwie, bo ten rodzaj działalności radiowej troszeczkę poszedł w zapomnienie. Beata teraz służy swoją nienaganną dykcją, ucząc młodych, którzy tu przychodzą. Ciebie inspirując, ja bym użył tego określenia. Pewnie wymyślimy kiedyś jakiś dobry czasownik na to, co nas tutaj czeka. Ale to nie jest nic nowego. Dlatego, że Planetarium Śląskie zawsze było takim miejscem, w którym młodzi ludzie odkrywali w sobie pociąg do tej dziedziny wiedzy. Jeżeli spojrzymy na laureatów Olimpiady Astronomicznej, która jest organizowana też w Planetarium Śląskim od lat 50., to wśród laureatów czy uczestników, chyba nawet częściej wśród uczestników niż laureatów, znajdziemy wybitne nazwiska polskich astronomów współczesnych. Tak, profesor Wolszczan, prawie noblista, jest również uczestnikiem jednej z naszych olimpiad. W latach 60., jeśli dobrze pamiętam. No, z drugiej strony miejmy nadzieję, że te stanowiska też spowodują, że będą chcieli ludzie młodzi uczyć się na przykład fizyki. Bo w tej chwili, jeżeli spojrzymy na uczelnie wyższe, to niestety, ale zaczyna nam brakować młodzieży na kierunki trudne. I mam nadzieję, że między innymi te stanowiska tutaj przyczynią się do tego, że pojawią się kolejni adepci fizyki, że będą chcieli się uczyć tych trudnych przedmiotów. No to jest tak, że bardzo często słyszymy w liceach, uczniowie mówią, uwielbiam doświadczenia, nie znoszę rozwiązywania zadań, więc może właśnie tą drogą przez planetarium. Dokładnie ta ścieżka. Proszę Państwa, powolutku dobiega końca nasze spotkanie, ale chciałabym wszystkich trzech panów poprosić na koniec o to, abyście powiedzieli o swoim ulubionym miejscu w tym odnowionym, fantastycznym Planetarium Śląskim. Zacznijmy od pana Jacka, bo tak pisze, tak jest napisane na tej wizytówce dla zwiedzających. Nie spodziewałem się takiego pytania. To kto pierwszy? Trudno powiedzieć, doktor Czekański, niech się zastanawia. Profesor? Powiem tak, tych miejsc jest mnóstwo. Ponieważ ja uwielbiam nowe technologie, więc mnie te wszystkie nowe technologie tutaj bardzo mocno kręcą. A jeżeli wejdziecie Państwo do jednego ze stanowisk, założycie sobie okulary 3D, to będziecie mogli poczuć się w przestrzeni między gwiazdami. I to jest fantastyczne, myślę, że świetne przeżycie. Ja przy okazji zobaczycie znowu nową technologię. No i ja nie wiem, mnie te nowe technologie bardzo kręcą. W dalszym ciągu wrócę do tego, że w przyszłości mnóstwo rzeczy będzie jednak wrzuconych do VR-u czy AR-u, czyli rzeczywistości poszerzonej. Coraz więcej zresztą robi się nawet instrukcji dla przyszłych pracowników, używając tych nowych technologii. I te technologie nawet tu są. Także dla mnie to jest takie stanowisko, chociaż wszystkie są fantastyczne, ciężko było wybrać to jedno. I myślę, że gdybym dostał za chwilę to pytanie, to wybrałbym inne. Drogi Jacku. Po prostu wybrać jest naprawdę trudno. Bo to będzie zdrada wobec innego miejsca. Naprawdę trudno. No szczególnie, że i poza Radą Konsultacyjną spędziliśmy 4 lata nad szczegółowym omawianiem wszystkich naszych pomysłów. Te dyskusje na Radzie to był tylko szczyt tego, co myśmy tworzyli po drodze. Projektor. Czuję, że to będzie jednak to, co potrafi nam pokazać projektor. Jest. W ten sposób wybrnę. Pomogłam pani. Unikalne połączenie aparatury cyfrowej. Tam jest 10 rzutników o rozdzielczości 4K, które tworzą tą drugą część obrazu. Drodzy Państwo, możemy wyświetlać filmy na półkulistym ekranie.
Do tego jest to również przygotowane, aczkolwiek na razie ofert jeszcze nie przyjmujemy. W czym rzecz? Aparatura cyfrowa, która wyświetla gwiazdy tak jak na mapie nieba, w idealnych pozycjach, analogowa, jest sprzężona z cyfrową. Te 10 monitorów w czasie rzeczywistym śledzi płynne przejście z cyfrowego nieba na niebo analogowe i w drugą stronę oczywiście. I tutaj dla tych lornetkowiczów, którzy przyjdą, jak zobaczą, że ta maleńka kopuła tam przygasła trochę, mamy wtedy tylko i wyłącznie obraz cyfrowy. Wtedy patrzymy, tylko cyfrowy. I co się okazuje, gołym okiem nie widać tego efektu, który występuje, nie będę tu mówił, w których planetariach w Polsce, najnowocześniejszych. Sumaryczna rozdzielczość w południku to jest 8000 pikseli. Gwiazdy oczywiście mogą być w tym momencie zarówno natężeniem światła, jak i rozmiarem wyświetlanych punktów, te najjaśniejsze, dopiero przez lornetkę. Być może ktoś zobaczy, że to obraz cyfrowy, że tam są piksele. Szanowni Państwo, pan doktor tak pięknie opowiedział o tym, że ja chyba też zakochałem się w projektorze. A reszta to po prostu są między innymi moje dzieci. No nie będę mówił, które mi się najbardziej podoba. Jarku, zostało ci pół minuty na twój wybór. Ale ja powiem krócej nawet niż w ciągu pół minuty. Symulator lotu kosmicznego, bardzo bliski memu sercu. Okay. Uczestniczyłem w tworzeniu scenariusza do tej symulacji i widok twarzy ludzi, którzy wychodzą spod tej symulacji i po tym, co tam się dzieje, a jest pewien twist akcji, jest niepowtarzalny i leciałem już ze 20 razy i pewnie jeszcze z 220. A grająca cewka, muzykę, cewka Tesli. No właśnie, teraz zaczniemy wymieniać Panowie, przenieśmy się za chwilę do holu nowego planetarium śląskiego, odnowionego planetarium, fantastycznego miejsca z wielką tradycją, gdzie spotkaliśmy się po raz ostatni w tym sezonie na scenie premier naukowych Uniwersytetu Śląskiego. To jest miejsce, które powinni Państwo odwiedzić. Myślę, że po tej rozmowie wiedzą już Państwo dokładnie dlaczego. Wracamy po wakacjach na scenę premier naukowych i przypomnę jeszcze, że partnerem tego projektu organizowanego przez Uniwersytet Śląski jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.